Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, karty dnia na dzień 15 lipca. Także zaczynamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, kochani, wszystkich. No i zaczynamy. 15 lipca. Mamy, kochani, dwójkę denarów. Jest tutaj, moi drodzy, wahanie, decyzja do podjęcia. No, tutaj próbujemy coś zrobić oczywiście, tak? Zastanawiamy się, czy coś kupić, czy wyjść z domu, czy nie wychodzić, czy przyjąć dodatkową ofertę pracy na przykład, czy mam coś kupić tego dnia, czy tego nie kupować. Jest takie wahanie, tak? Myślę, że tutaj też możemy mieć do czynienia z osobą taką troszeczkę o dwóch twarzach. Pamiętajmy o tym, dwójka denarów też mówi nam czasem o żonglowaniu finansami i zastanawianiu się, czy robieniu takich kalkulacji finansowych, tak? Czy nas stać jest na to, czy na tamto. Moi drodzy, zobaczmy kartę Lenormand do tej energii. Co nam tutaj podpowie Lenormand? No właśnie, mamy myszy. Musimy uważać, moi drodzy, na pewno przy tych stratach, tak? Przy tych myszach są straty, też jest takie troszeczkę oszukiwanie, też są wydatki być może i jakieś oszustwo, moi drodzy, czasem kradzież nawet. Także na to trzeba zwrócić uwagę, jak tutaj żonglujemy właśnie naszymi finansami, na co przeznaczamy i tak dalej, abyśmy dużo nie stracili, aby nas też nie oszukano. Także na to uważajmy, moi drodzy. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, uczulam tutaj na wydatki, na straty, kochani. No i cóż, no takie życie, że tracimy, wydajemy, no nic innego. Ale czasem można uniknąć wielu błędów, przyjrzeć się oczywiście swoim wydatkom jest warto, zawsze, na pewno. Pozdrawiam raz jeszcze, życzę przemyślanych decyzji, wszystkiego dobrego, dużo słońca dla Was, zdrowia i uśmiechu. Do usłyszenia, kochani.